Wrak odkryty niedawno u wybrzeży Cypru pozwala przywrócić do życia ten zapomniany świat. Archeolożka Stella Demestica i jej zespół odkrywają jego tajemnice. Skąd przypłynął, co przewoził, dlaczego zatonął. Wrak leży dość głęboko. Zejście na dno zajmuje sporo czasu. Wygląda nieciekawie, jak śmietnisko na dnie oceanu. Pod pozorami chaosu kryją się jednak liczne dane dotyczące zaginionego świata starożytnych Greków. Dla archeologa to coś wspaniałego. Eksploracja położonego tak głęboko stanowiska stanowi duże wyzwanie. Nurkowanie na głębokości 45 metrów ma wiele ograniczeń, między innymi czas. Możemy pozostać na tej głębokości 20 minut dziennie. Efektywna praca na takiej głębokości jest praktycznie niemożliwa. Badacze stosują więc technikę fotogrametrii. Wykonują setki zdjęć wraku pod różnymi kątami. Na głębokości 45 metrów mózg nie pracuje tak, jak powinien. Zdjęcia pozwalają nam nurkować na ekranie komputera tak długo, jak chcemy. Dzięki danym fotogrametrycznym możemy po raz pierwszy w historii osuszyć Morze Śródziemne. Promienie słoneczne docierają na dno, które od 2500 lat spowija mrok. Większość drewnianego kadłuba uległa rozkładowi. Zachował się tylko starożytny ładunek. Setki glinianych amfor ułożonych starannie jedna na drugiej. Wiele z nich zachowało się w doskonałym stanie. Amfory są dziwne, niezgrabne. Nie nadają się zbytnio do przewożenia ładunku na statkach. Ich kształt zmieniał się przez wieki. Jeśli ułoży się je ciasno obok siebie, to rozwiązanie zaczyna mieć sens. Tak właśnie przewożono towary w starożytności. Amfory dostarczają archeologom ważnych informacji. Ich kształt wskazuje, gdzie i kiedy zostały wykonane. Ten egzemplarz, datowany na IV wiek przed naszą erą, pochodzi z greckiej wyspy Chios, oddalonej od wraku o 800 km. Co było w środku? Choć amfory obecnie są puste, można wydedukować, co w nich transportowano. W tym wypadku mamy pewne wskazówki. Czarny nalot wewnątrz amfory to prawdopodobnie smoła lub żywica, którą uszczelniano ścianki naczynia. To amfory na wino z Chios. W starożytności wino z Chios było bardzo cenione w całym basenie Morza Śródziemnego. Wrak przewoził równowartość 10 tysięcy współczesnych butelek wina. To przykład greckiego handlu towarami luksusowymi. Grecy uwielbiali wino.
Niewielki wrak u wybrzeży Cypru to zaledwie wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o handel winem. Wino miało fundamentalne znaczenie dla greckiej społeczności i doświadczeń kulturalnych, zarówno tych związanych z obrzędami religijnymi, jak i spędzaniem wolnego czasu. Najwspanialszą cechą starożytnych Greków było ich umiłowanie życia. Uwielbiali rozmawiać, rozmyślać, dyskutować, pić, imprezować. Zaopatrywanie bogaczy w basenie Morza Śródziemnego w dobre wino oznaczało świetny interes.